Bardzo serdecznie witam reprezentantów miasta stołecznego Warszawy, witam reprezentantów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też wierzę w to, że przyszli tutaj dlatego, że nas lubią i połubią, a nie dlatego, że czuli się w takim obowiązku. Bardzo serdecznie witam naszego ojca dyrektora Edmunda Karwańskiego, który mnie tutaj do tego przyjmował. Który przeprowadził kwadrat przez cały okres tych przekształceń strukturalnych i przekształceń gospodarczych naszego kraju w taki sposób, że kiedy myśmy rzeczywiście ten problem mieli 5 lat temu, to myśmy mieli na kontach po jak to nazwać, musimy cały czas się brzydkie słowo kręcić wokół głowy, pochowane takie pieniądze, że udało nam się przetrwać 3 adaptacje sal, udało nam się dotrzeć do tego momentu i teraz już ze wsparciem norweskim, ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będziemy zaczynali wielki, ogromny... Mam jeszcze jedną prośbę, bardzo proszę wszystkich aktorów, którzy kiedykolwiek byli na miejscu. No proszę Państwa, oby wróciła znowu na miejsce, tak jak z Czackiego tutaj, tak i tutaj wróci znowu. Deska sceniczna. Zabieramy deskę. Idzie. Plac budowy. I w związku z tym my mamy protokół przekazania terenu i placu budowy. Ja nie mam rozdawni notariusza. Nie. Ja po prostu chciałem, żeby pan był tutaj z nami. Tylko tyle, w tym momencie, bo to jest... Mocą swojego możliwego poświadczenia. Nie wiem, ile mogę powiedzieć, ale naprawdę dzięki pana dobrym radom udało nam się spełnić wszystkie kryteria, żeby osiągnąć ten wielki sukces i zdobyć pieniądze norweskie. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Ja bardzo proszę wykonawcy. Najpierw proszę naszego kochanego kierownika technicznego Łukasza Łazaricza, który musi się tutaj podpisać. Proszę, i teraz proszę reprezentantów wykonawcy, czyli firmy Kartel S.A., pana Mariusza Misztala, który jest dyrektorem realizacji kontraktu, pana Marka Bieleckiego, który będzie kierownikiem budowy, pana Tomasza Sękiewicza, czyli prezesa firmy Kartel, oraz pana Bogdana Tralewskiego, inspektora nadzoru z firmy Nadzory Rzeczoznawstwo Budowlane Bogdan Kralewski. Zapraszam Państwa bardzo, czy Panów bardziej serdecznie zapraszam. Będziemy oficjalnie podpisywać protokół przekazania terenu i placu budowy. W związku z tym, że pożyczone właśnie, chodźcie Panowie, w związku z tym, jeżeli
Zechcecie po podpisaniu umowy my będziemy formalnie na plowie, tak? Ze wszystkich rzeczy ty robisz teatr. No już dobrze, słuchajcie, kto chce? Dyrektorze. Słuchajcie, no my, nie, ale naprawdę. I oczywiście jak na prawdziwej budowie, za chwilę pójdziemy się napić, bo tam... Do nas, do nas. Nie, bo będzie się wiedzieć.